Radio Hetmańska 69. Witam serdecznie. Spotykamy się przed spotkaniem wyjazdowym z Sandecją Nowy Sącz. Jest ze mną Mateusz Chmiel. Cześć Mateusz, witam. Witam serdecznie. Mateusz, tradycyjnie zanim do meczu tego, co nas czeka, to jeszcze momencik poświęćmy Wiśle Kraków. No z wielką przyjemnością. Prawda, jest o czym podyskutować. To może krótkie pytanko, co tobie się najbardziej podobało w sobotnie popołudnie? Najbardziej mi się podobała, jeśli już mam coś wybrać z tego całego meczu, nie będę mówił o tym, że mi się podobał Damian Michalik, że mi się podobała gra ofensywna, bo ta gra ofensywna się podoba praktycznie w każdym spotkaniu Stali. Podobała mi się gra defensywy i naprawdę na tle trudnego rywala, jakim jest Wisła Kraków, chociaż w tym spotkaniu może tego w 100% Wisła nie pokazała, że jest kandydatem do awansu. Bo może to Stal nie pozwoliła. Może to Stal nie pozwoliła. Tak, trzymajmy się może bardziej tego, że Stal nie pozwoliła. No to pomijając to, ta gra defensywy nasza była naprawdę dobra. Powiedziałbym, że to było najlepsze spotkanie defensywy jako całości w całej rundzie, co jest dla nas chyba najistotniejsze i najważniejsze w kontekście kolejnych spotkań, bo my się o tę ofensywę nie baliśmy, nie martwiliśmy się, bo bramki strzelamy cały czas. Nawet pewnie można byłoby gdzieś tam z jedną, dwie więcej w ostatnim spotkaniu. Aczkolwiek właśnie ta defensywa mnie bardzo cieszy, bo to jest jakiś tam kapitał na przyszłość. Wrócił Paweł Oleksy, wrócił prawie z bramką, więc to też było fajne wejście. I to jest dla mnie największa radość, że w tej defensywie możemy zagrać praktycznie bez błędu, bez większych błędów. Jasne, że się jakieś tam zdarzały, ale one nie powodowały tego, że mieliśmy bardzo niebezpieczną sytuację dla przeciwnika. A to raczej o to nam przede wszystkim chodzi. Więc no tutaj bym wyciągnął taki chyba najfajniejszy i największy pozytyw. No bo całościowo Stal w meczu z Wisłą zagrała bardzo dobrze. Całościowo, jak już tak patrzeć bez podziału na dane miejsca na boisku, to całościowo Stal zagrała bardzo dobrze i po takim meczu no po prostu uśmiech od ucha do ucha i oby takich spotkań więcej. Wspomniałeś Damiana Michalika, posłuchajmy co nam nasz skrzydłowy powiedział po tym spotkaniu. Mieliśmy się takiej Wisły, przeanalizowaliśmy sobie ich dokładnie i wiedzieliśmy co grają, ale my tak naprawdę nie skupiamy się jakoś mega na przeciwniku, tylko wierzymy w własne umiejętności, wiemy jak mamy silną kadrę i to tutaj, zwłaszcza w meczach u siebie, chcemy stawiać swoje warunki. Wypowiedzią Damiana zamykamy temat Wisła Kraków. Dogłębnie omówiliśmy sobie to spotkanie w podcaście, także jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, zapraszam serdecznie. A my już przechodzimy z Mateuszem do dyskusji o meczu z Sandecją. No właśnie nie mamy czasu, żeby się nacieszyć, bo mecz już w czwartek, tak wyjątkowo można powiedzieć, w terminarzu się ułożyło. Jest dla ciebie zaskoczeniem, że Sandecja jest tak nisko w tabeli, no bo jest przedostatnia? Że tak nisko, to tak. To na pewno. To, że Sandecja nie będzie jakąś drużyną, która będzie się biła o najwyższe pozycje w pierwszej lidze, raczej się tego spodziewałem, nawet patrząc na ruchy kadrowe, których nie było zbyt wiele, tam ten skład się za bardzo nie zmienił. Tak naprawdę z kluczowych zawodników odszedł tylko Zjawiński. I tak. to jest tyle. Też jakichś wielkich transferów do klubu nie było. Miałem takie przekonanie, że to będzie to drużyna środka. Gdzieś tak właśnie koło 10-11 miejsca, drużyna, z którą będzie się ciężko grało, z którą będzie trudno o punkty. Tak bym nawet powiedział, taka Puszcza Niepołomice rok, dwa lata, trzy lata wcześniej. Nawet to się pięknie zgrywa, bo Sandecja obecnie rozgrywa mecze na stadionie w Niepołomicach. Tak niska pozycja jest na pewno zaskoczeniem. Jednak tak słaby dorobek punktowy, brak zwycięstwa na tym etapie. To no też 10 meczów, no to już jest troszkę wstydliwe. No tak naprawdę tylko dwie drużyny w tej lidze. I Resowia, i Sandecja jeszcze nie wygrały, więc no po 10 spotkaniach to już jest sporo. A jeśli chodzi nawet o samą grę, czy gra się zmieniła, nie zmieniła, no Sandecja dla mnie gra bardzo podobnie jak w tamtym sezonie. Nawet te 4 pierwsze spotkania tego sezonu na to wskazywały. Solidna defensywa i przede wszystkim właśnie bazowanie na tym, żeby bramki nie tracić. No i udało się uzyskać na przykład korzystny remis z Arką Gdynia, no z Wisłą Kraków w pierwszym meczu. To pamiętamy, ten mecz był piekielnie słaby, strasznie był. No wiało nudą, ale udało się Sandecji punkt zdobyć. I właśnie to wianie nudą czasami jest dobrym sposobem w Sandecji, żeby ten punkt gdzieś wyrywać od drużyny, która gra, jest lepsza piłkarsko. I ja już od razu nawiązuję trochę do tego czwartkowego meczu i mówiąc, że ktoś jest lepszy piłkarsko, no mam w głowie to, że Stal praktycznie w każdym spotkaniu w tej rundzie no jest piłkarsko lepsza i organizacyjnie i w ogóle ten zespół wygląda często lepiej niż ta drużyna przeciwna, już nie patrząc na wyniki. Mhm. I mam takie przekonanie, że w czwartek zobaczymy Sandecję,
której pozycja w tabeli tak niska nie będzie odpowiadała temu, co zobaczymy na boisku. Takie mam przekonanie, bo myślę, że Sandecja nie będzie zbyt kombinować. Sandecja raczej będzie właśnie bazować na tym, co teoretycznie ma najsilniejsze, czyli ta defensywa. Chociaż te ostatnie spotkania mogłyby na to nie wskazywać. No właśnie. Dużo remisów, niskich remisów, a po drodze 0-5 z GKS-em Tychy, 2-5 ostatnio z Puszczą Niepołomice. To która ta twarz Sandecji jest bliższa prawdy? Według mnie ta pierwsza, czyli ta z tych pierwszych czterech spotkań. Mam wrażenie, że tutaj Sandecja wpadła po prostu w bardzo, bardzo duży dołek. Też to się połączyło ze zmianą trenera, bo odszedł Dariusz Dudek. On akurat odszedł po zwycięskim meczu z Górnikiem Polkowice w Pucharze. Aczkolwiek no wcześniej widzę, no ta sytuacja wyglądała bardzo źle i ja myślę, że mecz z Tychami to był taki mecz, który po prostu wbił gwóźdź do trumny Dariusza Dudka. I w jakimś tam stopniu... Jeszcze dostał szansę w Częstochowie. Jeszcze tam chyba punkcik został tak, ugrany. Tak, jeszcze tam punkcik został ugrany, ale... Ze Skrą, bo ze Skrą nie gra w Częstochowie. Ale mam takie wrażenie, że mecz z Tychami to po prostu już było coś takiego u właścicieli zespołu, właścicieli Sandecji, że no szukamy kogoś nowego, bo chyba raczej za daleko nie zajdziemy tutaj z tym pomysłem Dariusza Dudka. No ale przecież Stanisław Warga i powiem szczerze, że no, nie zadziałał. No nie zadziałał. Efekt nowej miotły. A nawet patrząc na grę Sandecji, no to ona się nie zmieniła. Tylko pytanie zasadnicze, czy tam kadra jest na tyle mocna, żeby jakiś trener był w stanie tam fajnie to wszystko połączyć. Nie widzę tam zbyt wielu zawodników, którzy mogliby świadczyć o sile, potędze, jakkolwiek to nazwać, ofensywnej tego zespołu. Bardziej defensywa i tam mamy i doświadczonych zawodników, bo i w środku obrony jest Szufryn, 36-letni, bardzo doświadczony, praktycznie tak, pewniak. Mamy sporo znanych nam nazw tak, na Podkarpaciu szczególnie. Kamil Słaby, lewa obrona. Michał Walski, to do dokładnie. Michała może przejdziemy sobie w następnej części jeszcze, jak będziemy, no bo to jest ten mocny punkt. Pietrzkiewicz, bramkarz, dokładnie. Też stanoczanin, prawda? To na razie chwilka przerwy, posłuchajmy, co nam na temat rywala powiedział Patryk Małecki. Ja myślę, że jest to drużyna agresywna, fizyczna. Straciła 5 bramek we wczorajszym meczu z Puszczą Niepołomice, ale tak jak powiedziałem, to już jest historia. Na nas wyjdą pewnie bardzo skoncentrowani. No, myślę, że będziemy musieli napierniczać się na boisku i walczyć od pierwszej do 90 minuty, no bo po prostu Sandecja ma taki styl gry i graliśmy z nimi sparring, wiemy, że to jest niezły zespół, ma też jakościowych zawodników, także spodziewamy się trudnego meczu. To przejdźmy do tych właśnie może mocniejszych punktów Sandecji. Właśnie Michał Walski? No zdecydowanie. Michał Walski, nawet myślę, że patrząc na statystyki, które są bardzo słabe w Sandecji, to Michał Walski jako pomocnik jest najlepszym strzelcem tego zespołu, ma 2 gole na swoim koncie. No to nie jest wybitny wynik, no ale też Michał Walski nie jest zawodnikiem od tego w 100%, ale jest bardzo ważnym zawodnikiem w zespole. Przez niego dużo piłek przychodzi i mam wrażenie, że jego dyspozycja też jest istotna dla całej gry Sandecji. No nieprzypadkowo przychodzi kolejny trener i też go widzi na placu od dechy do dechy, bo on jeszcze nie... On i Pietrzkiewicz, oni Pietrzkiewicz dwóch, którzy zagrali komplet minut. Komplet minut, a to też o czymś świadczy, jak ważnym zawodnikiem jest Walski. No i tutaj jakby miał kogokolwiek wyróżnić z tego zespołu w tym sezonie, to prawdopodobnie by był on i pewnie Pietrzkiewicz, bramkarz. Pomimo nawet tych dwóch piątek, które przyjął, no ale no nie zwalałbym na niego winy za te porażki w jakimś stopniu, może minimalnym. Więc tu najbardziej wybija się Walski, i co się najbardziej wybija też w Sandecji, to jest według mnie główny problem, no to problemy z zestawieniem ofensywy, która teoretycznie brzmi dobrze, bo i w zespole jest Damian Chmiel spod Beskidzia, który grał w Ekstraklasie, i Merebaszwili z Wisły Płock, tylko Jakub Wróbel, który też ma potencjał na to, żeby grać naprawdę na wysokim poziomie. Tylko, że i Merebaszwili, i Chmiel to są panowie, którzy mają już po 36 lat. Wróbel jest trochę młodszy, ma 29. Tylko, że Wróbel to jest, ja mam wrażenie, taki pracujący napastnik dla dobra drużyny, niekoniecznie egzekutor. Strzelający gole. To prawda, a możliwe, że właśnie taki by się Sandecji przydał przy tego typu stylu gry, gdzie oni lubią się obudować właśnie też dwoma szybkimi, bocznymi, skrzydłowymi napastnikami w postaci czy Merebaszwilego, czy Chmiela, bo oni raczej grają wymiennie. I
No zobaczymy, no, jakiś tam potencjał ofensywny jest, tylko kompletnie Sandecja nie jest w stanie tego przedstawić w tym sezonie, praktycznie w żadnym spotkaniu. No i tutaj jest problem według mnie trenera Wargi w zestawieniu tej ofensywy i można to zauważyć też pewnie przez pryzmat większości spotkań Sandecji w tym sezonie, że tam dochodziło do sporej zmian. Na ataku byli próbowani różni zawodnicy. No na ten moment wygląda to, że u trenera Wargi Wróbel się stał taką klasyczną tą dziewiątką, strzelił ostatnio gola, mam przekonanie, że raczej go zobaczymy w tym czwartkowym spotkaniu, no ale nie mam 100% przekonania, czy zobaczymy właśnie Merebaszwilego czy Chmiela, bo oni akurat raz zaczynają z ławki, raz wchodzą, więc tam dochodzi do wielu zmian. Jedynym takim, znaczy dwoma takimi głównymi elementami to jest faktycznie Walski, to jest Pietrzkiewicz na bramce, no i zazwyczaj gra Szufryn i Kamil Sławy też zazwyczaj na tej lewej stronie, ale tam też czasami dochodzi do jakichś zmian, więc no, jeśli mamy faktycznie wyróżnić kogoś, jakąś jedną postać, no to będzie Walski. Jeśli drużyna po 10 kolejkach ma na swoim koncie 6 punktów, to można mówić, że takim najsłabszym punktem będzie mental? Mam wrażenie, że tak, bo wydaje mi się, że jeśli drużyna będąca w dołku, w tak mocnym dołku jak Sandecja, traci gola, na przykład gdzieś tak dosyć szybko, nawet próbując się przełamać, to od razu do głowy przychodzi taki moment, że Jezu, znowu się to dzieje, znowu to samo. No, na przykład Stal ma zupełnie inną perspektywę, bo Stali się zdarzało w tym sezonie już nieraz przegrywała. Nieraz przegrywała i odrabiała straty. No i tutaj właśnie widać, że ten mental Stali pod tym kątem no, jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż Sandecji, bo no, też łatwiej się gra mając 14 punktów niż 6. Więc też inaczej się gra z nożem na gardle, też inaczej się gra już mając świadomość tego, że raczej w tym sezonie czeka nas walka o utrzymanie, a nie o jakieś fajniejsze rzeczy. Więc takie też mam wrażenie, że ten mental może tutaj zagrać główną rolę. Ale z drugiej strony mam też przekonanie, że jeśli po prostu Stal wyjdzie na to boisko i tak jak zwykle zdominuje rywala i gdzieś dosyć szybko uda się rozpocząć od bramki, to tutaj mental nawet nie zagra jakiejkolwiek roli, bo po prostu Stal wejdzie na swój rytm, a jeśli będzie w swoim rytmie, to Sandecja nie będzie w stanie raczej niczym zagrozić, bo po prostu nie ma argumentów, żeby w jakikolwiek sposób zagrozić, więc tylko i wyłącznie ja bym się obawiał właśnie, nie wiem, przypadkowych bramek, jakiegoś takiego bardzo bojowego nastawienia Sandecji, że muszą w końcu to zrobić, bo no i przerwania tej serii. Ja wiem, że tu są dwie serie, bo jest seria Sandecji, która jeszcze w ogóle nie wygrała w tym sezonie i jest seria Stali, która no, na wyjeździe nie wygrała na wyjeździe. Tak, że nie wygrała na wyjeździe. Więc któraś z serii, mam nadzieję, że ta nasza się zakończy i to będą 3 punkty do pisania dla Stali. Ale to jest rzecz, której się chyba najbardziej obawiam, że w końcu jakaś seria się musi skończyć, bo piłkarsko naprawdę jestem spokojny. Patrząc na całą tę rundę, nie wydaje mi się, żeby Sandecja mogła w jakikolwiek sposób zagrozić Stali. Raz jeszcze oddajmy głos Patrykowi Małeckiemu. Jestem w 100% pewny, że wyjdą i będą walczyć o zwycięstwo, dlatego my musimy być przede wszystkim zdeterminowani, agresywni na boisku, ale też jakby pewni siebie, bo potrafimy grać w piłkę, potrafimy strzelać bramki, potrafimy kreować sytuacje, no ale te mecze wyjazdowe nie wyglądają tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Dlatego wierzę głęboko w to, jeśli będziemy skoncentrowani jako cała drużyna, jako cały zespół, jesteśmy w stanie zdobyć tam punkty i w takim nastawieniu też pojedziemy. Sandecja, mówimy mentalnie, no na pewno nie jest, nie ma skowronkowych nastrojów. No nie jest, zdecydowanie. My za to opromienieni wygraną z Wisłą Kraków, co chyba jeszcze bardziej powinno Stalowców napędzić w tym meczu. Tak, no jedyna rzecz, jaką można się obawiać, chociaż z tego co widać po całym sezonie, to raczej taka rzecz nie dopada zawodników Stali, czyli takie, no żeby popadli w pychę taką zbyt mocno. To na pewno nie grozi. No miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, bo takie zwycięstwa mogą czasami gdzieś tam wprowadzić do głowy taką zbyt przesadną pewność, podchodząc do drużyny, która gra jest tak nisko w tabeli. Tak, ale to moglibyśmy się martwić, gdybyśmy powiedzmy 2 mecze na wyjeździe dotychczas wygrali. A myślę, że drużyna jest
tak zmotywowana, jasne, że się wcale do końca tak... Inaczej powiem. Moim zdaniem bardziej się nasi piłkarze ucieszą z wygranej z Sandecją na wyjeździe niż z tej... niż z Wisłą. Niż z Wisłą. Tak mi się wydaje. Może tak być, może tak być. Ale mówię, to jest jedyna rzecz, jakiej ja bym się ewentualnie obawiał. Po prostu. Takiego poczucia, że no dobra, jedziemy do Niepołomic w tej sytuacji. Gramy z Sandecją, która no liże doły. I to tak dosyć mocno, a w ostatnich spotkaniach no, nie prezentuje zbyt dobrej formy. I tutaj widzę taki moment, że gdzieś możemy stracić jakąś koncentrację i znowu przyjdą jakieś błędy, czy coś w tym stylu. Więc tego się ewentualnie mogę obawiać. Bo naprawdę, no, jeśli zobaczymy Stal Rzeszów tak grającą w piłkę jak meczu z Wisłą, no, to ja nie boję się tego spotkania z Sandecją. Po prostu jestem dosyć spokojny o wynik. Tym bardziej, że widać było wielki luz chociażby po Damianie Michaliku. Damian na boisko wyszedł bawić się, był artystą w tym dniu. Nie no, był znakomity. Był znakomity i wykorzystał wszystkie swoje atuty, które w ogóle w żadnym stopniu nie były zneutralizowane przez ekipę Wisły, bo właśnie też mi się wydaje, że skuteczna taktyka pod Wisłę Kraków umożliwiła Damianowi tak dużo swobody, tak dużo miejsca, no ale te jego rajdy i te jego... Oj, no, znakomite spotkanie. No, dwie bramki są tego świetnym dowodem, że to spotkanie w jego wykonaniu było świetne. No tutaj jest jedyna rzecz taka, czy Damian faktycznie przełoży tę formę na czwartek, bo tak mocny Damian to będzie niezwykłe zagrożenie dla Sandecji. I jestem o tym przekonany. I jeszcze jakby tak Andrzej dołożył od siebie troszeczkę skuteczności, to już w ogóle, bo on znakomity asysty Andrzeja, ale jeszcze jakby tak troszeczkę lepiej pod kątem skuteczności, to byłoby w ogóle idealnie z tymi naszymi bokami. Jestem przekonany, że Andrzej strzeli właśnie wtedy, kiedy to będzie najbardziej potrzebne. No i wierzę, że to będzie z meczu z Sandecją. Chociaż mam taką cichą nadzieję, że ten mecz, chociaż jedna półkula mi mówi jedno, a druga drugie. Jedna mówi, że to będzie niezwykle ciężkie spotkanie z Sandecją, że Sandecja nam się zamuruje. No, tego się też spodziewam, myślę, że tutaj innej taktyki nie będzie jak na kontry. I gdzieś to murowanie będzie skuteczne. I od razu myślę sobie o meczu w Sosnowcu, myślę sobie o meczu w Niepołomicach. To są takie złe wspomnienia, które gdzieś tam przychodzą z tej rundy i gdzieś tam przed meczem z Sandecją wracają takie demony troszkę. Aczkolwiek druga półkula mówi zupełnie co innego, czyli jeśli Stal zagra to, co z Wisłą, to co w ostatnim spotkaniu, bo naprawdę Stal jest w bardzo dobrej formie i to pokazuje przede wszystkim w meczach u siebie, ale również też na wyjazdach to, że wyniki nie są zbyt dobre, to jest już inna kwestia, ale u siebie pokazuje niezwykłą moc. I jeśli to będzie w stanie Stal przełożyć na mecz w czwartek w Niepołomicach z Sandecją, to naprawdę, no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Stal nie wywiozła w czwartek 3 punktów i nie przywiozła ich do Rzeszowa. O tyle to może być cenna wygrana, oby się to ziściło, bo później mamy 2 tygodnie przerwy. Piłkarze lubią na taką przerwę na pewno udać się w dobrych nastrojach, bo tak to zawsze jest dobra. Nie poszło, zaraz mamy następny mecz. Tutaj trzeba by było 2 tygodnie tak trawić to wszystko, także to też o tyle istotne. No, to jest istotne. Ja myślę, że bardziej jeszcze jest istotne, myśląc o terminarzu i myśląc o tym, co czeka Stal 1 października. No bo czekają mecz, no, myślę, że dla wielu kibiców najważniejszy w tym sezonie, w tej rundzie, czyli mecz z Resowią. I faktycznie, no podchodzi do takiego spotkania mając już w głowie to, że ma się 2 zwycięstwa z rzędu, ma się przyjemną przerwę reprezentacyjną i faktycznie spokojne przygotowanie się do tego meczu, no to daje duży handicap, wydaje mi się. I taki handicap, myślę, że o ten handicap właśnie stalowcy przede wszystkim będą w czwartek walczyć. Punkty punktami, ale właśnie te 2 tygodnie spokoju, spokojnej pracy, przygotowania do rywala, bez patrzenia na tabelę, że ktoś tam nas goni, to będzie spory handicap, przede wszystkim w głowach dla naszych zawodników. No to tradycyjnie na koniec typujemy. No to jak... No dobra, posłucham tej swojej bardziej optymistycznej półkuli. No i powiedzmy, że będzie takie... 3-1? 3-1 dla Stali. To ja bardzo blisko trafiłem wynik z Wisłą Kraków, także słuchajcie. 3-0 dla Stali Rzeszów. Piękne. Jak się przełamywać? To jak już, to na całego. To na bogato. Na całego. Jeszcze z zerem z tyłu to już w ogóle fantastycznie by było. Przemek Pęksa właśnie kliknął, lubię to. Już nie jeden raz kliknął, lubię to, tak jak mówiliśmy. Chociaż ja tam częściej miałem w głowie to, że jednak będzie coś tracił, ale to jedną bramkę Przemek, nie obraź się. Jedna, nic się strasznego nie stanie.
Dzięki Mateusz za wizytę w studio. Dzięki wielkie. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście wszystkich kibiców zapraszamy do Niepołomic, gdzie Stal Rzeszów o 18 w czwartek zagra z Sandecją Nowy Sącz. Jeśli ktoś nie może udać się na to spotkanie, to niech wykupuje transmisję na Polsat Box Go. Link pojawi się tutaj poniżej, a także na naszych social mediach. Social mediach, tak, dobrze powiedziałem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.